Cześć, czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Jesteśmy w Srokowskim Browarze Rzemieślniczym Roch. Tu na miejscu jesteśmy i próbujemy piwa, które aktualnie jest dostępne tylko w wersji beczkowej, tylko w wersji lanej. Piwem, o którym mowa, jest Pika Pale Ale. Pokażę Wam etykietę, dlatego że tutaj jest etykieta, która jakby w tym momencie na butelki jeszcze nie trafia, ale jest, fizycznie istnieje, więc mogę Wam ją pokazać. Tak wygląda Pika Pale Ale. Jest to piwo górnej fermentacji, które ma w pozytywny sposób wpływać na zdrowie prostaty u mężczyzn. Takie jest tutaj, powiedzmy, zalecenie prozdrowotne i takie znaczenie prozdrowotne tego piwa, o czym przed momentem mogłem tutaj właśnie usłyszeć. Pika Medicamentum. Dokładnie taka nazwa tutaj na tej etykiecie się znalazła. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? Zawartość ekstraktu 13%, alkohol 5%. Goryczka tutaj w skali graficznej została określona mniej więcej jako 1/4, czyli tak powiedzmy 25%. Gdzieś w internecie znalazła się informacja, że to jest 30 IBU w przypadku tego piwa. Myślę, że może tak rzeczywiście być. Parametry znamy, co jeżeli chodzi o składniki. Mamy wodę, sód jęczmienny, płatki owsiane, płatki pszeniczne, chmiel i drożdże. Jakie odmiany chmielu? Nie zostało to tutaj jakby wyraźnie, konkretnie napisane. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że są to odmiany nowofalowe, dlatego że w aromacie czuć bardzo wyraźnie akcenty owoców tropikalnych. Już sobie tutaj powąchałem troszeczkę ze szkła, więc wiem, że tak jest. A tak, piwo się w szkle prezentuje. Delikatna opalizacja, ogólnie złociste piwo, złota barwa, z delikatnym zmętnieniem, a bardziej właśnie taką opalizacją tak się prezentuje. Co w aromacie ze szkła? Bardzo wyraźna nuta owoców tropikalnych, na czele z mango i marakują, może gdzieś troszeczkę brzoskwini się tutaj też znajduje. Ogólnie ten aromat jest dość słodki. Mamy właśnie takie skojarzenie ze słodkimi, dojrzałymi owocami tropikalnymi, ze słodkim, dojrzałym mango. Może trochę melona tutaj jest nawet. No, pachnie naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Pora ugasić pragnienie. Zatem próbujemy Pika Medicamentum, Browar Roch. Wasze zdrowie. No, słuchajcie, szkoda, że jest dostępny tylko w wersji beczkowej. Warto by było naprawdę mieć możliwość wziąć sobie butelkę i jej skosztować, bo piwo jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ma bardzo, bardzo niskie nagazowanie, wręcz troszeczkę przypomina takie piwa nalewane z pompy wyspiarskie. Trochę przypomina piwo azotowane. Bardzo, bardzo drobne nagazowanie. Bardzo przyjemnie gładkie, bardzo przyjemnie kremowe. Czujemy tutaj tę fantastyczną kremowość, gładkość płatków owsianych. Rzadko kiedy to jest tak wyraźnie wyczuwalne, ale fakt, że to piwo jest tak nisko nagazowane, powoduje, że automatycznie po prostu czujemy w ustach, tak, tę kremowość, tę gładkość. To piwo się po prostu przelewa przez gardło jak balsam. Zobaczcie, jak ta piana, jest jej tutaj niewiele, to fakt, ale zobaczcie, jak ona znaczy szkło. To naprawdę nasuwa bardzo mocne skojarzenie właśnie z takimi piwami wyspiarskimi, z piwami lanymi z pompy, z piwami azotowanymi. W ustach bardzo wyraźny posmak owoców tropikalnych, na czele z marakują. Ona też w aromacie była nieco wyczuwalna, ale tutaj w smaku jeszcze się wyraźnie zaznacza. Czuć mango, czuć melona, gdzieś delikatna nuta cytrusowa się pojawia też.
kremowe, gładkie, bardzo zbalansowane, ale jednak z delikatnym przechyłem w stronę słodowości, w stronę słodyczy. Czuć bardzo przyjemny taki zbożowy posmak, trochę może owsiany, trochę tutaj pochodzący od słodów. Niesamowicie pijalne, właśnie też z uwagi na tę gładkość. Bardzo fajna nuta słodyczy, goryczka, bardzo delikatna tak naprawdę. Tutaj gdzieś właśnie była informacja o tym 30 IBU, tutaj to odczucie goryczki na 25% powiedzmy w tej skali graficznej tutaj określono. Goryczka tutaj naprawdę jest tylko takim, rzec by można, delikatnym akcentem, delikatnym dopełnieniem. Mocą tego piwa jest bardzo przyjemna baza słodowa, podbita tymi akcentami zbożowymi, płatkowymi. No i oczywiście aromat, bardzo intensywny aromat, tropikalny, mango, marakuja, trochę melon, troszeczkę też akcentów cytrusowych. To jest pszeniczne, to jest tradycyjny pilsik, to jest lager. Gładkość tutaj tego piwa, kremowość tego piwa naprawdę robi świetne wrażenie. Duże, duże zaskoczenie, oczywiście pozytywne i bardzo fajne jest to, że mogę tego piwa spróbować będąc tutaj, będąc w browarze Roch, a ściśle mówiąc w tym momencie w restauracji, która jakby tutaj funkcjonuje bezpośrednio obok browaru. Tutaj szeroki wybór piw butelkowych niedaleko mnie, parę metrów ode mnie i oczywiście krany również. I z jednego z tych kranów przed momentem popłynęło Pika Medicamentum, czyli piwo niejako dedykowane mężczyznom, ale myślę, że bez względu na płeć warto zdecydowanie go spróbować, bo jest po prostu bardzo, bardzo dobre, niesamowicie pijalne, ze świetnym aromatem i ze świetną owsianą gładkością. Polecam zdecydowanie. Pozdrawiam Was serdecznie z terenu browaru rzemieślniczego Roch, Srokowskiego browaru rzemieślniczego Roch. Dokładnie tak zostało to określone. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.